realizujemy program żywnościowy z Banku Żywności. 16 ton żywności do 650 mieszkańców najbardziej ubogich naszego miasta. Aktualnie powinienem być w szkole, ale nie zaniedbując nauki oczywiście przyjeżdżam tutaj praktycznie codziennie, żeby pomagać żołnierzom i osobom z naszej jednostki w rozwożeniu paczek żywnościowych dla osób potrzebujących. Robimy to praktycznie za darmo, ale jeżeli już dostaniemy za to jakieś wynagrodzenie z miasta, to i tak przeznaczamy to na najpotrzebniejsze rzeczy w naszej jednostce, takie podstawowe jak uzbrojenie osobiste albo małe drobne rzeczy typu jakieś latarki, hełmy, środki ochrony osobistej jednym słowem. Ta akcja jest cykliczna, to już jest druga w tym roku. Przed świętami dostarczyliśmy 7 ton żywności, teraz jest, tak jak wspomniałem, 16. Zresztą Ochotnicza Straż Pożarna też dowozi żywność dla osób będących w kwarantannie. Realizujemy takie zadania. Na tą chwilę objętych kwarantanną w Międzyrzecu jest w granicach, już była kulminacja przed świętami, ale w granicach 50 osób i tym, którzy potrzebują i zgłoszą się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takiej pomocy udzielamy. Działamy już cały tydzień, wspierają nas Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej z Białej Podlaskiej, dzisiaj akurat w liczbie 7 osób i 2 ciężkich samochodów. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i miastem Międzyrzec Podlaski. My ten program realizujemy już 3. bądź 4. rok. Jako Ochotnicza Straż Pożarna stałpno w Międzyrzecu Podlaskim. No, pracy mamy bardzo dużo w tym roku. Do tej pory swoimi siłami i środkami próbowaliśmy i działaliśmy i skutecznie nieśliśmy tą pomoc. W tym roku z racji tego, że tą żywność musimy dowozić ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Tak jak wcześniej wspomniałem, wspierają nas Wojska Obrony Terytorialnej.